Macie kąt sporty walki orki, jest ze mną Stifler, siemanko. Siema. Co prawda po przegranej walce, ale chyba możesz czuć się jak zwycięzca. Może jak zwycięzca nie, ale spoko, bo nie dałem plamy. Każdy mówił, że to potrwa nie maksymalnie minuta, tam chyba ze dwie potrwało, nie? No i też no coś tam pokazałem, znaczy jest okej, mogło być lepiej, ale jestem zadowolony. No właśnie tu z Kasiuszem oglądaliśmy twój pojedynek i byliśmy pod ogromnym wrażeniem. No to dobrze, nie? Tym bardziej, że Kasiusz tak reaguje, bo ja widziałem, jak on obstawiał, nie? Jak obstawiał? Znaczy, dawał mi 2% i tam chyba, że w ogóle żadnego ciosu nie wyprowadzę, nie? Był za mną, ale nie dawał mi szans, nie? Więc fajnie, że się zdziwił. Czyli trochę pokazałeś wszystkim, właśnie wszyscy mówili, że będziesz się bał, że jesteś przerażony przed tym popkiem. Jak już stałeś w oktagonie i zobaczyłeś popka przeciwko siebie, co czułeś? Znaczy nie było aż takiego strachu, ja byłem w ogóle tak dobrze nastawiony, tak, nie miałem taką pewność, nie wiem czemu, nie? No i jak już dostałem te pierwsze dwa uderzenia i tak wcale nie jest tak chyba tam właśnie w nosa dostałem, tak sobie myślę, wcale wiesz, taka adrenalina jeszcze nie... Obudziło cię trochę. Tak, znaczy nie, że tak się zdziwiłem, że to nie aż tak boli, nie? Że to był taki, wiesz, jakiś tam cios w nos, ale że to do wytrzymania, nie? No mówisz, że ci wniecie nos w czaszkę, a jednak to się tak nie dało zrobić. Nie, jestem twardy. Dokładnie. Niestety walka przegrana, ale czy MMA jakby na tyle ci się spodobało, że zamierzasz kontynuować przygodę z tym sportem? Znaczy tak, jak widzę, że teraz dobrze się pokazałem z popkiem, to widzę, że no fajnie MMA to mogę jakiś tam zrobić ten, jakąś tam karierę, nie? Więc myślę, że spoko. Ale myślę, bo jakby popek jest bardzo popularną i fejmową osobą, kto ewentualnie mógłby tak, jak na początku mówiłeś, że robisz to tylko i wyłącznie dla fejmu. No. Kto jest tak ewentualnie, widzisz jakieś na horyzoncie jakiegoś przeciwnika, który mógłby podobnie? No ja już mówiłem, w oktagonie kojarzę, że Daniel Majewski nie jest moim wymarzonym drugim przeciwnikiem, nie? Właśnie jeszcze wróćmy do tych wcześniejszych wywiadów. Wróżka powiedział, że nic ci się nie stanie i rzeczywiście miał kolejny raz rację. Tak, no i dlatego wyszedłem tutaj z taką pewnością, nie? Między innymi dlatego. Czy mówisz, że to cię jakby prowadzi przez życie? No, to jest mój anioł stróż. Dziękuję, Wróżka Mariana. Dobra, dzięki wielkie, byłem tam instytucję Zrunczyk. Dzięki.